Hej, witam cię serdecznie. Na naszym dzisiejszym spotkaniu zerknijmy, co ciekawego dzieje się na świecie, co się dzieje na rynku krypto i dokonajmy podsumowania dzisiejszej, pewnie ciekawej sesji na GPW. Jeżeli ta tematyka cię interesuje, to zapraszam do pozostania. Tradycyjnie przygotowałem skrót informacji prosto z bankiera i od razu lećmy z pierwszymi informacjami ze świata. Merkel odwołuje surowsze ograniczenia sanitarne na Wielkanoc. Po zwołanym w środę w trybie pilnym kolejnym spotkaniu rządu federalnego i władz landów kanclerz Niemiec Angela Merkel oświadczyła, że wycofuje poniedziałkową decyzję o surowszych restrykcjach sanitarnych na Wielkanoc. Plan zaostrzenia restrykcji przeciwepidemicznych na święta wywołał protesty. Lećmy dalej, tu jest ciekawie. Karabinierzy weszli do fabryki szczepionki firmy AstraZeneca w Rzymie na prośbę Komisji Europejskiej i na wniosek rządu Włoch. Poproszonego przez Brukselę karabinierzy weszli do fabryki w rejonie Rzymu, gdzie produkowana jest szczepionka na szkodnika firmy AstraZeneca. Podała w środę agencja ANSA, powołując się na włoskie źródła, a chodzi o 29 milionów dawek szczepionki firmy AstraZeneca gotowych do wysłania do Wielkiej Brytanii. Tak więc widzimy, ostro się robi. Komisja Europejska wzmacnia mechanizm umożliwiający blokadę eksportu szczepionek. Komisja Europejska wprowadziła w środę zasady wzajemności i proporcjonalności jako nowe kryteria, które należy wziąć pod uwagę przy wydawaniu zezwolenia na eksport szczepionek poza Unię Europejską. To wzmocnienie unijnego mechanizmu, który umożliwia blokadę wywozu szczepionek. No bo Wielka Brytania już jest oczywiście poza Unią. Lećmy dalej. Morawiecki, najtrudniejszy czas jest przed nami. No i zobaczymy, czy giełda będzie na to reagować już dzisiaj. Najtrudniejszy czas jest przed nami, dlatego rzuciliśmy wszystkie rezerwy i zdolności organizacyjne, żeby otwierać szpitale tymczasowe. Nasze decyzje okazały się jak najbardziej trafione, mówił premier Mateusz Morawiecki. I zobaczmy, w czwartek rano, czyli być może przed sesją, albo zaraz po otwarciu, może być grubo, zaprezentujemy kolejne obostrzenia, które są konieczne, powiedział w środę podczas konferencji premier. No i popatrzmy, co się dzieje. Kurs euro testuje szkodnikowe szczyty. Dolar zbliża się do 4 zł. Widmo wprowadzenia całkowitego lockdownu, cokolwiek by to miało znaczyć, coraz mocniej obniża wartość polskiej waluty. Kurs euro przekroczył poziom 4,62 i niebezpiecznie zbliżył się do przeszło dekadowego szczytu z jesieni. Przedstawiciele władz straszą nas wprowadzeniem kolejnych restrykcji ograniczających wolność i aktywność gospodarczą. Równocześnie liczba nowych pozytywnych testów na chińskiego szkodnika przekroczyła rekord z 7 listopada. Sytuacja epidemiczna ma istotny wpływ na wartość złotego, ponieważ skłania rząd i bank centralny do poluzowania polityki fiskalnej i monetarnej. No i za chwilkę oczywiście, aby nie przedłużać, zobaczymy, jak kurs się kształtuje na walutach do złotówki. Popatrzmy dalej. UBS. Wchodzimy w fazę wysokiego wzrostu rosnącej inflacji i niskich rządowych stóp procentowych. No, rosnąca inflacja jest tam akurat niepotrzebna. Wchodzimy w fazę wysokiego wzrostu rosnącej inflacji i niskich rządowych stóp procentowych, ocenia dyrektor inwestycyjny w UBS Global, czyli dosyć ciekawa wypowiedź. Warto się również z nią na spokojnie zapoznać. Popatrzmy, Unia Europejska utworzyła fundusz odbudowy wart 750 miliardów euro, który wraz z uchwalonym w grudniu ubiegłego roku budżetem zapewni państwom członkowskim bezprecedensowe wsparcie w wysokości 1,8 biliona euro w ciągu kolejnych kilku lat. Według UBS polityka fiskalna wspomaga obecnie przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Kilka tygodni po podpisaniu przez prezydenta USA Joe Bidena pakietu pomocowego wartości 1,9 biliona dolarów, administracja w Białym Domu rozważa wdrożenie programu wartego 3 biliony, którego celem będzie poprawa infrastruktury, walka ze zmianami klimatycznymi i zmniejszenie nierówności ekonomicznych. No i będzie grubo. Lećmy dalej. Strefa euro wygrzebuje się z recesji. Łączony wskaźnik PMI dla sektora usługowego i wytwórczego wskazał, że strefa euro zaczęła wychodzić z szkodnikowej recesji. Poprawę koniunktury zawdzięczamy boomowi w przemyśle. W marcu łączony PMI dla strefy euro osiągnął wartość 52,5 punkta wobec 48,8 punkta w lutym. To najwyższa wartość od 8 miesięcy i zarazem pierwszy od września odczyt powyżej 50 punktów sygnalizujący wzrost aktywności ekonomicznej w strefie euro. No to zobaczymy, jak tam poszczególne indeksy sobie radzą. Popatrzmy jeszcze, jak to wygląda. Wejście powyżej bariery 50 punktów zawdzięczamy silnemu ożywieniu w sektorze wytwórczym. Przemysłowy PMI dla Eurolandu podskoczył bowiem z 57,9 punkta w lutym do 62,4 punkta w marcu. To najwyższy odczyt w sięgającej czerwca 97 roku historii tych danych. No to grubo się dzieje, lećmy dalej. Rekordowa koniunktura w niemieckim przemyśle, no to jak tam daksik.
Wiosna przyniosła boom w niemieckim sektorze przemysłowym. Wynika z najnowszych odczytów wskaźnika PMI. Nieoczekiwanie pozytywnie zaskoczył też sektor usług. Wskaźnik PMI dla sektora wytwórczego Niemiec w marcu osiągnął rekordową wysoką wartość 66,6 punkta, poinformowała firma badawcza. To aż o 5,9 punkta więcej niż w lutym i najwięcej w sięgającej od kwietnia 1996 roku historii tych badań. Taki wynik sygnalizuje rekordowo wysokie tempo wzrostu aktywności ekonomicznej w niemieckim przemyśle. Opublikowane dziś dane stanowią wstępny odczyt i bazują na około 85% ankiet zebranych w dniu od 12 do 23 marca. No to grubo tam się dzieje, lećmy dalej. Cóż my tutaj ciekawego mamy? Miliarderzy z Australii podwoili swoje fortuny podczas pandemii szkodnika. I to ciekawostka, podczas gdy pandemia szkodnika to okres cierpienia dla wielu Australijczyków. Bogacze zostali uchronieni przed ekonomicznym ciosem spowodowanym pandemią, a wielu miliarderów zgłosiło wzrost swego osobistego majątku, informuje w środę australijski portal news.com. Według indeksu miliarderów Bloomberga najbogatsi Australijczycy zobaczyli, że ich fortuny wzrosły aż o 86,4%. To jest niesamowite. W porównaniu do sytuacji sprzed roku, czyli tylko w rok, rozumiesz? Przebili ten sam wynik najbogatszych ludzi w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Wielkiej Brytanii. Co o tym myślisz? Daj znać w komentarzu. Lećmy dalej. Tak, dla trzeciego progu podatkowego dla najbogatszych. Sondaż. To jest istotne. Blisko połowa respondentów jest za wprowadzeniem 50% stawki podatku dla osób zarabiających najwięcej, czyli powyżej 120 tysięcy złotych. Wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie dziennika Super Express. I zerknijmy, jak to wygląda. Łącznie 46% badanych ma pozytywny stosunek do pomysłu, z tego 22% ankietowanych osób uważa, że to bardzo dobry pomysł oraz 24% wskazało, że to raczej dobry pomysł. Z kolei 1/3 badanych jest przeciwna wprowadzeniu takiego rozwiązania. No to popatrzmy na szczegóły. Drugi próg podatkowy przekroczyło ponad 1,2 miliona Polaków w 2019 roku. Oznacza to, że podatnicy w drugim progu opodatkowani są stawką 32% od kwoty przekraczającej ponad 85 tysięcy złotych. Żeby dostać się do tej grupy, trzeba zarabiać około 9 tysięcy złotych brutto, czyli ponad 6400 netto. Wprowadzenie trzeciego progu podatkowego, o którym coraz częściej mówi się w kontekście Nowego Ładu, zapowiedzianego przez rząd, dotyczyłoby części osób znajdujących się obecnie w drugim progu. Przykładowo podatnik zarabiający około 126 tysięcy zł rocznie, czyli 10,5 tysiąca zł brutto miesięcznie, przekroczyłby drugi próg podatkowy w październiku, a trzeci próg z badania w grudniu. No i daj znać, co ty o tym sądzisz? Jak tutaj mamy ankietę, czy jesteś za wprowadzeniem takiego produ, czy też nie? Lećmy sobie dalej. Pekao S.A. zwolni ponad 1100 pracowników. Koszty szacuje na około od 100 do 120 milionów złotych. Od razu mi się przypomina nasza grupa na Telegramie. Ściągnij sobie Telegrama na aplikację, na swój telefon. Oczywiście aplikacja jest darmowa i dołącz do naszej grupy, gdzie podrzucam ci takie newsy. Tak więc tam będziesz również na bieżąco mógł je sobie przeglądać. Bank Pekao S.A. porozumiał się z organizacjami związkowymi w sprawie zwolnień grupowych. Spółka szacuje wysokość całości kosztów związanych z rozwiązaniem umów o pracę i zmianą warunków zatrudnienia pracowników w ramach zwolnień grupowych na około od 100 do 120 milionów złotych. Zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w okresie od 24 marca do 30 czerwca 2021 roku. Branża się kurczy, konsoliduje, nie wygląda to zbyt ciekawie. Lećmy dalej. Cóż my tutaj mamy? Walne. BNP Paribas zdecydowało o przeznaczeniu zysku z ubiegłego roku na kapitał rezerwowy, czyli kolejny bank, który nie wypłaci nam dywidendy, a zysk, jak widzimy, wynosił 731 milionów złotych. No to jeszcze jeden bank dołożymy sobie, bo Millennium również przeznaczy zysk na kapitał rezerwowy i nie będzie oczywiście dywidendy. To już będzie piąty bank? Szósty? Już się pogubiłem w tym. Daj znać w komentarzu, który to już jest bank z kolei, który jednak nie zaszczyci swoich akcjonariuszy, szczególnie tych długoterminowych dywidendów w tym roku. Lećmy sobie dalej. Cóż tutaj mamy? Wabon. Podpisanie listu intencyjnego z Cosma Cannabis. Spółka z o.o. Popatrzmy, o co chodzi. Podstawą podjętej decyzji o przygotowaniu procesu połączenia jest przekonanie zarządów spółek, że po połączeniu powstanie podmiot o mocnej pozycji konkurencyjnej w bardzo dynamicznej, rozwijającej się branży zarówno konopi włóknistych, jak i medycznych. No wiemy, że to jest dosyć ciekawa branża, jakby nie było. Zobaczymy, jak tam Wabon sobie z tym oczywiście poradzi. Strony ustaliły, iż do dnia 20 kwietnia zawarte zostaną między nimi porozumienie w sprawie ustalenia podstawowych warunków transakcji, czyli na pewno warto sobie gdzieś to śledzić. Lećmy sobie dalej z kolejnym newsem.
The Parasite chce zadebiutować na New Connectie w 2021 roku, czyli kolejna spółka gamingowa chce nam tutaj wejść na parkiet. No wiemy, że już tam 20 czy 30 w tym roku czeka, ponad 60 już jest notowanych, czyli jak dobrze pójdzie, to być może przebijemy tą setkę do końca roku, jak myślisz? Lećmy sobie dalej. Canal Plus. Polska ponownie złożył prospekt emisyjny w KNF-ie, bo pamiętamy to w tamtym roku, zrezygnowali, a to znów prospekt jest złożony i zobaczymy, czy teraz dojdzie do tego debiutu. Myślę, że to by był dosyć ciekawy debiut. Daj znać w komentarzu, co ty o tym sądzisz. IPOPEMA. Rekomenduję kupuj. Huge. Wartość godziwa akcji spółki 62 zł. A w środę Huge kosztował 41,40. Czyżby szykowało się Huge wystrzał kursu? Daj znać w komentarzu, jak ty uważasz, czy rzeczywiście Huge ma szansę kosztować 62 zł w najbliższym czasie, czy też nie. Zobaczmy, mamy kolejny bank, który nie podzieli się ze swoimi akcjonariuszami dywidendą. Walne mBanku zdecydowało w środę o pozostawieniu zysku netto osiągniętego w ubiegłym roku w kwocie ponad 93 miliony złotych jako niepodzielonego. Walne również postanowiło nie dokonywać podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie ponad 2 miliardów złotych. No to grubo. Mam nadzieję, że w końcu kiedyś zobaczymy tą dywidendę płynącą z banków, a nie jakiś skup akcji. Lećmy dalej. Kenty szacują, że zysk netto grupy w pierwszym kwartale tego roku wyniesie około 118 milionów złotych. Wzrost o 42% rok do roku. To jest kosmiczny wzrost. Bardzo dobre wyniki. Według szacunków skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą 980 milionów. Wzrost o 18% również ładnie. A skonsolidowany zysk operacyjny osiągnie 149 milionów, co oznacza wzrost o 37%. Oczywiście zapraszam Cię tradycyjnie na grupie na Telegramie. I lećmy sobie teraz z tym, co się dzieje ciekawego na świecie. Popatrzmy. Ropa dzisiaj odbija do góry po tym wczorajszym zejściu. $63.80 za baryłkę. Daksik po tych zapowiedziach Angeli 14610 punktów na razie w zawieszeniu. S&P 500 ciśnie do góry 3921 punktów, chociaż zobaczymy, jak to rozegrają do samego końca. Nasdaq dzisiaj w korekcie 12959 punktów. Zobaczmy srebro dzisiaj delikatnie do góry $25.25 za uncję. Złoto też delikatnie do góry $1735 za uncję. I waluty do złotówki, popatrzmy, frank 4,17 do góry. Euro ciśnie do góry 4,62. Funcik też do góry 5,36 i dolar 3,90. Dokąd doszli? 3,92. Ja Cię kręcę, to ciekawe. Pewnie czwórkę będą testować. WIG20 dzisiaj już widzę, że wyceniają to, co będzie zapowiedziane na jutro. Zobaczymy, co nas czeka i jak silne zrzuty zaraz na GPW sobie przejrzymy. Dzisiaj się dokonały. Lećmy sobie teraz na spokojnie z tym, co się dzieje na rynku krypto. Popatrzmy. 73 indeks chciwości, czyli inwestorzy cały czas są chciwi. Jak widzimy, Bitcoin delikatnie do góry 1,82%. Zresztą Elon zapowiedział, że za Teslę będzie można płacić Bitcoinem i dodatkowo, że te Bitcoiny Tesla nie będzie sprzedawać, tylko zostawi je na czarną godzinę, powiedzmy. $56,291 jedna sztuka Bitcoina. Ethereum $1719, prawie procent do góry i widzimy, że w topowej dziesiątce Theta 7,83 do góry. Jeżeli chodzi o największe zmiany, to Pandi 28% dzisiaj do góry, Harmony 23%, Kutum 18%, Waves 14%, a jeżeli chodzi o największe zejścia korekcyjne, to widzimy, że Dent oberwał 15%, Uniswap 6,15%, czy Lisk 5,55%, to są te największe korekty, a przypominam tutaj, że podwieszam Ci giełdy, z których sam osobiście korzystam. Jeżeli oczywiście myślisz o dywersyfikacji i rozgrywaniu aktywnie tego rynku, trzy podstawowe, jak do złotówki potrzebujesz, to tutaj BitBeja masz w środku. Binance, jak już masz krypto, to bez weryfikacji możesz do 2 bitcoinie dziennie obracać sobie, wrzucasz maila, już działasz na tej giełdzie i oczywiście Crypto.com. Trzy podstawowe giełdy, które dają Ci możliwość właśnie obcowania z tym bardzo ciekawym światem. I przechodzimy teraz już na podsumowanie tego, co wydarzyło się na warszawskim parkiecie. Zacznijmy sobie od tego, co tam wielcy shortują. Czy mają jeszcze odwagę, czy też nie? Bo widzimy, że shorty nam spadają, jakoś nie mają odwagi shortować naszego rynku. CD Projekt jest w shorcie, 11bit i LPP utrzymywane na krótkich pozycjach. No to zerknijmy sobie, co tam ciekawego się dzieje na tym naszym parkiecie. Jak chciałbyś coś zgłosić do listy hitów, czy to New Connectu, czy to WIG-u, to uczyń to w komentarzu z uzasadnieniem. Oczywiście mamy jedno zgłoszenie. Daniel nam dorzuca Wacomtech spekulacyjnie. Zobaczymy, czy będzie spekulacyjnie rozgrywany, czy też nie. Tak więc lecimy z tymi produkcyjnymi, bo dzisiaj widzę czerwień. Czerwień widzę i popatrzmy. Harper 83 na plusie, Tarczyński 65 na plusie i w odwrocie popatrzmy. Milkpol obrywa aż 13,5%. Haptek 5,87. Haptek to chyba nasza Boruta stara, z tego co kojarzę. 4,13 Mikiland, liderzy obrotu
Haptek, bańkę 900, Formas, banieczkę 300. Lećmy z hitami, widzimy, że Wigu, NTC System 585 na minusie. Potem z ubiegłego tygodnia widzimy, że najmniej stracił JW Construction 0,5%, Asbis 73 setne, kontrakt dzisiaj poleciał 1,5% w dół, Arway 1,97 na minusie. Z hitami New Connectu widzimy, że 2% dzisiaj w dół poleciał Hemp, Genomtech, czyli nasz niedawny debiutant 7,89, ABS Invest, no chyba jest zawieszony, tak więc nie wiem co on to robi w hitach, no ale coś mi się wydaje, że chyba go zawiesili. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje z drugiej strony, no to Stellar Innovation, czyli nasze ciasteczka, 73% setnych oczywiście procenta do góry, Wacomtech bez zmian. Jeżeli chodzi o dywidendowe spółki, no mamy tego coraz więcej, naprawdę nie ma praktycznie dnia, żeby, czy tygodnia, żeby kilka spółek nie doszło. Przypominam, że jutro dla wszystkich uczestników portfela dywidendowego będzie kolejne nagranie, no robić nam grubo, tak więc trzeba gonić. Suwary 2,86 do przodu, Arctic 1,42 i mamy bardzo mało tej zieleni, skromnie. Widać, że tutaj też inwestorzy realizują i uciekają. Kruk mocno się dzisiaj przecenił, 5,20, Biomaxima 2,91, Steam Fabric 2,71, a liderem obrotu tutaj jest XTB. Dzisiaj walka, podaży z popytem 17 zł za jedną akcję i 4 700 000 się przemieliło. Nikt nie wygrał. Kruk, 3 banieczki, 100, półtora bańki, Bodimex, Stal Export, bańka 100. Przypominam, że w tym miejscu masz dostęp do portalu inwestować.com, klikasz i przenosisz się na portal i tu będę w tym miejscu na dywidendach aktualizował dla Ciebie te wszystkie zmiany, które są oczywiście tutaj zgłaszane praktycznie już im bardziej w głąb tego sezonu dywidendowego, to będzie wysyp po kilka spółek dziennie, jak już doczekamy tych żniw, jeżeli chodzi o te najmocniejsze miesiące, ale widzimy, że już naprawdę ta lista się robi bardzo pokaźna. No jest na czym oko zawiesić, jeżeli chodzi o obecne stopy procentowe, to co oferują na przykład banki, a to co można wyciągnąć z dywidendy, oczywiście akceptując ryzyko operowania na rynkach kapitałowych. Lećmy teraz z powrotem z tym, co się dzieje na pozostałych zestawieniach. Tradycyjnie lecimy od pogromców w tym momencie, czyli Mercator dzisiaj 1,49 na plusie, Cen Pharma 1,19 i jeszcze w zielonych barwach STPFL i Genix One. W odwrocie mamy za to Genomtech traci 7,89, Mabion 7,22, Medcam 6%, kiedy te akcje wchodzą, czy prawa? Jutro chyba nie, pojutrze, w piątek chyba coś mi się wydaje. Możesz mi przypomnieć oczywiście w komentarzu. Obrót, tutaj Biomet Lublin 47 baniek, Mabion 31,30, Mercator. Na budownictwie MFO 4% do góry i też bardzo skromna ilość spółek, które no walczyły dzisiaj dzielnie o to, żeby się utrzymać w zielonych barwach. W odwrocie za to Vistal oberwał 12,97, no ale po takim mocnym spuchnięciu to raczej nie ma się co dziwić realizacji zysków. ZUE 4,71, Trakcja 3,52, a liderzy obrotu to Rafako 3 banieczki, 602, 100, Polimex i Budimex, 1,5 banieczki, walka, nikt nie wygrał. Jeżeli chodzi o dzisiaj nieruchomości, to widzimy, że Triton 2,63, Towerin 1,88, kilka spółek również w zielonych barwach, ale słabiutko. W Ronson za to oberwał 6,22, Altam 5,77, Elkop 5,19, liderzy obrotu to Lokum 2 miliony 600. Jeżeli chodzi o spółki gamingowe, czyli najliczniejszą branżę na naszym GPW, to popatrzmy, 7 Level dzisiaj 7,38 do góry, Carbon Studio 5,23, Redzik 5,22, a w odwrocie popatrzmy, Kubik oberwał 8%, Drageus 7,7, Shockwork 5,7, Punk Pirat 5,51. Liderzy obrotu to CD Projekt 104 miliony, traci dzisiaj 1,63 na minusie, TS Games 21 baniek, Huge 3,200, 11bit 2800 i Playway bańka 400, który rozgrywał kontrakty shorty w grze 1/10 na minusie 26623 WIG Games. Jeżeli chodzi o banki, dzisiaj czerwień dzisiaj piękna na bankach, widzę Boś 0,5% tylko na plusie, reszta banków zalała czerwień, najmocniej oberwało Millennium, tracąc ponad 5,5%, to konkretne zejście. mBank 4,7, Alior 4,5, Getin 2,82, liderzy obrotu PKO BP 83 banieczki, PKO SA 44, Santander 16, to chyba już z połowa banków to zapowiedziała, że nie wypłaci tych dywidend, pomimo tego, że te zapowiedzi KNF-u były tylko no, na pół roku, że nie ma zgody na wypłatę dywidenda, a być może będzie zgoda na drugie pół roku, a banki same nie chcą wypłacać, no to jak to jest? Ale oczywiście można było się tego spodziewać, rozmawialiśmy już o tym wielokrotnie, tak więc czekamy po prostu na zapowiedź już od kolejnych, że się raczej nie wyłamią i też nie będą wypłacać. Jeśli chodzi o OZE, to dzisiaj ładnie ML System, 134 zł jedna akcja, 3,5% prawie do góry, 2 miliony 700. Jak widzimy pozostałe spółki, to tylko Photon, Pep, Decpol i Figen oraz ciasteczka na plusie, delikatnym, a w odwrocie mamy Brass, który zlecieli 16%, 5,700 obrotu, Termo 5,48, OZE Capital 5%, a liderzy obrotu to Brass 5,700, ML System 2,700, Columbus 894 tysiące, no
jak nie przejdą na ten główny parkiet, to tych obrotów większych raczej z tego co widzę na razie na Kolumbusie się nie kręci. Lećmy dalej, popatrzmy co się dzieje na indeksach. Widzimy, że WIG CE 1,24 na plusie, short oczywiście w grze, no i mamy mało tych indeksów, które są w zielonych barwach, to popatrzmy co oberwało najmocniej. MSBAS oberwa 3%, leki 3%, energia 2,64%. Z głównych indeksów, które oglądamy w szczegółach, to popatrzmy WIG 20 dzisiaj dostał mocno 1,23 na minusie i jest poniżej 1900 punktów. Dokładnie i 1899,95. Ciekawy wynik. Lećmy sobie dalej. MWIG 40, 4312 punktów, 0,82 na minusie. SWIG 80. 18 308 punktów, traci 76 setnych. Jeżeli chodzi o szczegóły, to popatrzmy WIG 20, czyli indeks blue chipów. Trzy spółki tylko na plusie. PGNiG 3,79, Mercator 1,49, PZU 1%, reszta w odwrocie. Na minusie najmocniej zrzucają dzisiaj JSW, potężne zejście i to po stopy dzisiaj pękały i to grubo, bo ta bariera 30 zł dzisiaj poleciała, tak więc pewnie się dodatkowo jeszcze na stopach rozpędził ten spadek. 8,15 na minusie, CCC 4,64, Allegro 4%, PGE 4%, czyli widzimy bardzo konkretne zejścia, ewidentnie już rynek wycenia nam pewnie to, co nas jutro czeka. Zobaczymy, jaką sesję się możemy jutro spodziewać. Jak myślisz, daj znać w komentarzu. Lecimy po obrotach. Allegro dzisiaj 265 baniek, CD Projekt 104 i 103 KG. Lećmy sobie z MWIG 40, popatrzmy, cóż oni tam ciekawego dzisiaj nam szykowali. Też bardzo mała, skromna zieleń, tylko Kęty. No Kęty, piękne wyniki i również piękne wzrosty, 7,44 na plusie, TS Games 2,57 i potem, jak widzisz, bardzo mało jest tych spółek, które tutaj chcą się pochwalić wynikami. No Nauka dziś jakąś walkę stoczyła i równe 700 zł za jedną akcję. Kurczę, jeszcze pamiętam, kiedy się omawialiśmy, to kosztowała chyba dużo, dużo niżej. Jak ktoś pamięta, to oczywiście niech podrzuci w komentarzu. Lećmy sobie z drugiej strony. Millennium 5,56 na minusie, Kruk 5,20, Biomet Lubin 5 i liderzy obrotu to Biomet Lubin 47, Banik 21, TS Games Genty 16. SWIG 80, lecimy teraz z małymi spółkami, popatrzmy co oni tam ciekawego dzisiaj wyprawiali. Jeżeli chodzi o największe wzrosty, to Serinus, o kurczę. Serinus odrodzenie 25% do góry, tak więc gratuluję oczywiście wszystkim, którzy się na to załapali. Sunwheel 6%, ML System 3,47, też skromnie. Lecimy sobie z drugiej strony. Najmocniej dzisiaj Mabion przeceniony 7,22, Bumbit 4,18, Medical 4,16, a liderzy obrotu to Mabion 31, Banik Serinus 18, 8,800, Mobruk. Lecimy z New Connectem, czy on też jest pod presją dzisiaj, czy też nie. Fiten 88 do weryfikacji oczywiście potykało, ale Astro potwierdzone, mamy 42%, 387 tysięcy się przemieliło. Potem mamy, cóż tu mamy, Medard 19, w jakimś większym obrocie popatrzmy. Danks 8%, no też skromnie. O tutaj mamy Synergę, Banka 200, 6% do góry. Reszta skromnie, ale coś zawsze jak widzimy, nawet jak jest słaby sentyment, to na New Connectie się to rozgrywa. Pamiętaj oczywiście o ryzyku, które jest olbrzymie na New Connectie i zaraz zobaczymy jak mocno uwzględni to w swoim podejściu i swojej strategii, żebyś się nie rozczarował. Odpowiednio dostosowuj kapitał, którym operujesz na New Connectie. EST Home oberwał 28% do weryfikacji oczywiście, potwierdzone Gotfi 20% w dół, duży obrót, Tamex 19% w dół, Forposta 18%, Brass potężne zejście, znaczy potężny obrót 16% na korekcie, no tak to właśnie wygląda, to pewnie Brass będzie liderem obrotu, dopóki Inogen się nie obudzi, zobaczmy. Braz 5700, Genomtek 2,5, powyżej banieczki Haptek, Formas, BPC, Hemp, Synerga. No i lecimy teraz z WIG-iem. Zobaczmy, co oni tam ciekawego dzisiaj nam chcą pokazać. Co tutaj widzimy, jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję. Już tutaj sortujemy największe wzrosty. I jak widać, Serinus dzisiaj absolutnym liderem. 25% na plusie, Medinice 10%. JW Invest 10%, czyli to są te największe wzrosty. Na większym obrocie również się tutaj Kęty wyróżniają 7,44 na plusie. Banieczkę Stapor również praktycznie wypracował 37 PGNiG i to są te największe wzrosty, które tutaj, obroty oczywiście przy tych wzrostach, które obserwujemy, no nie ma tutaj jakiegoś szaleństwa, jak widzimy, chociaż przynajmniej jest na czym oko zawiesić, bo mamy jakieś pojedyncze strzały. Popatrzmy za to z drugiej strony, jak to wygląda. Czy dziś już mamy jakąś paniczną ucieczkę? KSG Agro 13%, no i to na ciekawym obrocie, to już jest grubo. Zresztą obroty dzisiaj już mówię, 1,341 milionów 72 279 zł. Transakcje w dniu dzisiejszym zawarto 151 378 sztuk. I zerknijmy sobie w Vistal, potem mamy prawie 13%, zejście Elbudowa prawie 9%, Q Energy 8,61%, JSW 8%, Mabion 7,22% i popatrzmy jeszcze pod względem obrotów.
Millennium 5400, Kruk 300, to są te największe zejścia korekcyjne. I popatrzmy sobie z drugiej strony na obroty, jak to wygląda, kto jest dzisiejszym liderem. Pewnie Allegro, dokładnie Allegro, CD Projekt, KGH, tak wygląda top 3, jeżeli chodzi o obroty na GPW. No i popatrzmy sobie, co nas ciekawego czeka jeszcze w dniu dzisiejszym, jeżeli chodzi o informacje. I również przechodzę już na zakładkę na jakinwestować.com na info. Tak więc tutaj Cię zapraszam, jak chcesz wiedzieć, co nas jutro czeka. Pewnie jakiś wysyp raportów, bo ten tydzień jest właśnie dosyć intensywny pod względem raportów. Czarnków walne, Lark również walne. No ale raporciki jutro ciekawe. Bogdanka, PGNiG, Cyfrowy, Open Finance, Enea, ZUE, Budimex, PZU, Kruk, Kinopol, Mobruk, Neuka. No ciekawie się jutro zapowiada. Mabion, wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych ponad 2 miliony. To jutrzejszy dzień, jednak się nie pomyliłem, a nie w piątek. Alumetal też wprowadza do obrotu akcje i walny na Santanderze, czyli dosyć ciekawy dzień się tu zapowiada. Zobaczmy, jak tam idzie z naszym głosowaniem na karcie społeczność. Tutaj Cię również serdecznie zapraszam, abyś oddał swój głos i zobaczmy, co nas czeka. O kurczę, no robi się ciekawie, robi się ciekawie i być może będziemy mieć systematykę, jeżeli chodzi o OZE, bo pogromcy wysoko 27%, ale OZE depcze po piętach 26%, 268 oddanych głosów, tak więc jeżeli nie chcesz oglądać pogromców, no to koniecznie wbijaj, oddaj na OZE albo na jakieś pozostałe tutaj możliwości, abyś mógł zobaczyć coś innego zamiast pogromców. Jeżeli chodzi o nasze pozostałe ankiety, również tutaj serdecznie zapraszam. Jak często zaglądasz do swojego portfela akcji? 612 oddanych głosów mamy, tak więc dziękuję wszystkim, którzy się angażują i głosują na nasze ankiety. Codziennie 59% głosów, czyli widzimy, że mamy tutaj osoby, które intensywnie patrzą na to, co się dzieje u nich na rachunkach. Czy skakujesz po PKC? Nie, 82%. Jaki horyzont czasu trzymasz akcję długoterminowi i oczywiście do 3 miesięcy, czyli 1 kwartał, 25%, 27% też ciekawie, czym kierujesz się dokonując zakupu, zdecydowana większość, analiza fundamentalna, no i oczywiście chcielibyśmy mieć możliwość techniczną rozgrywania shortów, nie tylko na NewConnectie, ale w ogóle na głównym rynku również, bo niestety nie mamy takiej możliwości, nieliczne tylko spółki można ewentualnie rozegrać na krótko. Ale jak widzimy, nawet wielcy też z tego nie korzystają. Mamy tylko trzy spółki utrzymywane na krótko. Zobaczymy, co się ciekawego jutro wydarzy, co wymyślą, jeżeli chodzi o kolejne obostrzenia i jak przede wszystkim na to zareaguje nasz parkiet. Tak więc też możesz dać znać w komentarzu, co Ty o tym sądzisz, jak uważasz, jaka sesja nas jutro czeka, czy będzie czerwień, czy będzie się lała krew, czy wręcz przeciwnie, może będzie jakieś odreagowanie. Tak więc jestem bardzo ciekawy Twojego zdania. Trzymam kciuki za te nasze ostatnie dwa dni, które nas czekają, czy ten czwartek, piątek, żeby naprawdę nie było źle. Zobaczymy. Pozdrawiam się serdecznie. Na razie, hej.